grzybów zaczyna mnie drażnić. No. Świeże powietrze. Blask słońca. Niesamowite. Gdzie ty widzisz blask słońca? Cieszę się na widok śniegu. Mam coś na nogach? Mam. Dobra. Ale losowałem go expo. Ja pierdolę. Czy ty w komputerze musisz naprawdę tak wszystko chrzanić? O, panie jest tutaj ustawiony. I nie obraziłbym się, gdyby był szczęśliwy ten atak. Tak na marginesie. Dobra, tutaj już będzie potrzebna interwencja Feniksa. Raczej to nie ulega żadnym niewątpliwości. No nie mogę go zabić. No niestety korci mi, ale nie mogę. Wcześniej muszę zrobić to. No i Feniks okazał się zbędny. Ale to nic się nie stało. Dobra, zostałem cię samego w stonie. Się znowu zrobił średni. Mnie szlak trafi. Ale spoko, są posiłki. No niestety, za duże to one nie są. Więc na drugie miasto będę musiał niestety jeszcze trochę poczekać. A już nie będę niczego budował. Już niedługo będę miał nowe miasto. Będę miał... To będzie śmieszny widok, bo miasto akademickie w takim miejscu to nie jest normalne, jak zapewne wiecie. Ale fajnie, że przynajmniej ekonomicznie jakoś stoimy, że cały ten teren jest ten nasz. Tutaj nie ma sensu, bo jest naprawdę 100% szansa na to, że już znam ten czar. A więc kim oni są? O, i mam tutaj... Moment. Ja pierdzielę, dlaczego ja nie mam... Ja się pytam... Dlaczego ja nie mam? Nieważne. Tak w imię zasad się kropne. Te walki są już coraz trudniejsze. Tak to się nie dogadamy. Oby to było ich kolej. No niestety nie. Oby nie zabijaj, nie zabijaj. No. Oby to był rozkład. Ja pierdolę. Ale przynajmniej morale na coś się przydają. Wszystko tylko nie rozkład, zgadza się? Ale nic nie szkodzi. Ja ich tutaj wykonuję. Jestem ciekaw, skąd taka ilość many u mnie. Skąd to wynika? No niech już będzie. Drogi, ale w sumie chyba wart. A nie, stop, to nie jest ślepy zaułek, tu jest przejście, okej. Tylko nie pamiętam, w którym miejscu się miasto stawiało. Aura ustan, bierz go.
Bez komentarza. No akurat stoi nam na drodze, więc się złożyło nawet fajnie. Jak to nie możemy tędy przejść? Zaprojektował tą mapę. Ja także teraz cały czas się zastanawiam, czy w razie awansu wziąć logistykę. No ja wezmę. Nie, logistyka się tak serio słabo przyda. W przypadku Zehira, bo nigdy nie będzie. Już nigdy raczej nie będzie sytuacji, że trzeba będzie się sprawić. No może w tej misji, ale tak na jedną misję to. Co będę brał? Dobra. Niech będzie już eksperckie szczęście, już w dupie z... Aj, jako że mam premię do oświecenia, to... No z nimi nie będzie przyjemnej rozmowy. Raczej niewykluczone, że coś stracę. Albo w sumie trzymaj się tam z tyłu gdzieś. Wykorzystajmy trochę teren. No i proszę bardzo, oto jak zajebiste jednostką są krasnoludy. Sześć! Najsłabsza szóstożyłówka i patrzcie jakie zadajemy. Nie, ja to zostawię bez komentarza. Na razie to pozostawię bez kurwa komentarza. Będę ją już... Chociaż akurat to się nie martwią, morale akurat będę miał wysokie. Warto było. No i proszę, znowu. Szósty poziom, najsłabszy szósty poziom i gówno. To jest możliwe, że po prostu jeśli chodzi o krasnoludy, to ich siła nie drzemie właśnie w sile tych najsilniejszych jednostek, tylko chyba tych słabszych. To wątpię. Śmiem wątpię. Chociaż jak zrezygnujemy z tej magii z tej magii światła w ogóle, jak zrezygnujemy, to musimy się liczyć z tym. Chociaż może zrezygnuję z obrony i ataku. O. Może w temat to pójdę. Nie mają pełną, nie mają. Dajemy bęcki. Oj, zużyjemy trochę zapasów na to. Jeszcze ich dorwał.
No dla mnie zajebiście ogólnie. Moral jeszcze po prostu tak spadło. Tu się załamać mocno. No, dziękuję, że chociaż ty, balisto, ich zabiłaś. No i tu mamy siarkę. Ha, ha, ha! Good joke. Dobra, nieważne. Mam w dupie naprawdę. Strasznie nie lubię grać z tymi krasnoludami i będę to powtarzał na niemal każdym kroku. Ty Zechi, że mógłbyś się pospieszyć z tym miastem. Chciałbym już mieć kapitol. No nie! On się jeszcze pojawia. I to średni już poziom trudności. No i wychodzi na to, że chyba nie mogę specjalnie... Że nie mogę specjalnie wrócić. Którędy teraz? O! Warto wiedzieć, jak oni nie gracz żółty w ogóle nie wychodzi na powierzchnię. Będzie się tylko w podziemiach pojawiał, czyli to wszystko, co zdobędziemy. Czyli wszystko, co zdobędziemy. No widzicie, już zaczyna mnie wkurwiać. Chyba ja się przenieść. Co? To nie, przepraszam. Muszę zrezygnować. Nie mam nawet takiej mowy. Anuluj. W życiu nie zrezygnuję z tego, bo bez tego będę ugotowany. Gdzie ja to miałem miasto postawić? Bym wiedział, już dawno bym zbudował ten kapitol. Ale mniejsza o to. Teraz trzeba wsparcie rekrutować. Simaja wie. Moment, muszę, pozwólcie, że zajrzę. A, to może być fajne. To... I teraz muszę podejmować decyzję. On jest chyba fajniejszy. Dobra, złoto, żeby to ulepszyć, muszę zdobyć. Widzę, że mam dużo rtęci. Więc już w sumie wiem, z czego zrezygnuję. Tyle na pewno wystarczy. Ale jeszcze tych trzeba. Dobra, jeszcze trochę poświęcimy. Handel idzie. Chociaż nie wiem, czy w ogóle... Ile mam tej rtęci? O, dosyć dużo. No i trochę drewna jeszcze może. Chociaż drewno jest potrzebne do run naszych specjalnych. Dobra, mam już chyba. Teraz, żeby się nigdzie nie pomylić teraz. No dalej jest średni, ale już przynajmniej jestem trochę bardziej pewny. Jak tylko złoto... A, i ucieka tchórz.
Czy ja zrobię to tylko po to, żeby mnie wkurwić? Albo żeby... Nie, tylko o to, żeby mnie wkurwić. Tyle powiem. To czajcie, no to... Na odstrzał pójdzie... Co jest potrzebne? Obrona musi zostać. No to atak, machiny bitewne. No i no i atak jeszcze pójdzie. Atak machiny, bo... No jeszcze się zobaczy. Chyba oleję sobie tą magię światła, bo w sumie rzadko kiedy tak bardzo na niej polegam. No niestety nie mam tych posiłków, bo musiałem z nich zrezygnować. Zostałem do tego brutalnie zmuszony. Dara, może gdzie... Sobie ten sam rezultat. Wiedziałem. To było do przewidzenia. Jaką bierzemy taktykę? No to nam tak średnio najeżdża pomoże. Ale dobra. Znaczy nie, w sumie... Jest git. Może uda się kropnąć. No udało się. Z reguły to nie wychodzi, że tak wszystkich naraz. Ale wiecie. Dobra. Jak długo do mnie trafi się rozkład? A ja cały czas tak jęczę na ten rozkład, ale wiesz, czy mi on jest teraz najmocniej potrzebny. A nie, wróć! Jak rozkład na nich? Boże. Czemu ja w tak nie myślę? Troszkę wystarczyłoby regeneracji na nich wrócić. Jakby się tak zastanowić. Na spokojne. No i nic już nie zrobię. Tak myślałem, jak tylko komputerka myśli tak, że jak ten, jak cokolwiek, jeśli chodzi o strzelców i cokolwiek im wejdzie w zasięg, to zmieniają cel na nich właśnie. Niestety to specjalnie nie działa. Czemu oni wszyscy wolą zginąć? Się pytam. A, tu też możemy zapomnieć o rozkładzie. Pyk. No, chyba się nam... Ustawię... Niestety nie. No to nic, zajmę się innymi. Dobra i... Dobra, pokaż co potrafisz. No i widzę, że nie potrafisz. Luzik. Mam specjalną taktykę na żywiołaki i inne gówna odporne na magię. Ojej. A, nie ale jemu to daleko do śmierci. Gorzej z nimi.